Siemano, witam was w 12 odcinku 4 sezonu Lego Miasta. Dzisiaj budujemy. Część z was na pewno spodziewała się kolejnego odcinka z budowy ratusza, ale nie chcę tego robić co 3 odcinki. Zrobiłem sobie małą przerwę, zwłaszcza że to zrobiło się troszkę powtarzalne, więc myślę, że lepiej jest odczekać, nazbierać troszkę więcej klocków i wtedy zrobić jakiś większy progres, ale nie będziemy też robić co odcinek terenu, więc dzisiaj wybudujemy inny budynek. No i będzie to trochę eksperyment, trochę challenge, bo wymyśliłem sobie, że ogarnę cały budynek w jednym odcinku, ale później wam jeszcze dokładnie powiem, co mam na myśli. Chcę też zacząć budować rzeczy w dalszej strefie miasta, nie tylko w tym rogu, żeby mieć po prostu szersze pole manewru i większą różnorodność w odcinkach. No dobra, testujemy koncepcję takich mini modularów, ewentualnie większych modularów, ale generalnie chodzi o to, żeby przetestować ten system piwnic. Tutaj mi to troszkę się pokomplikowało, ale to też jest niestandardowy budynek. Myślę, że możemy to jakoś ustandaryzować i właśnie to będziemy dzisiaj testować, jak zrobić coś takiego w łatwy sposób i żeby nie zmarnować na to miliona klocków. Jeżeli uda mi się to fajnie wykminić, to nie wykluczam, że każdy budynek w nowym Lego mieście będzie miał piwnicę. No ale tutaj istotne też jest położenie tego względem ulicy. Nie mówię, że to będzie akurat w tym miejscu, ale trzeba wykminić tak, żeby nie było tutaj ani za dużo, ani za mało miejsca na chodnik. No i to jest mega ważne, bo nie wykminiamy tego tylko dla tego budynku, ale dla innych też, bo musimy mieć w miarę ujednolicony system. No i tak sobie myślę, że tutaj te 8 studów to jest troszkę za dużo, bo będzie to albo w takim wariancie od razu przy ulicy, albo jeszcze dalej i no wtedy to już jest za dużo, więc chyba zrobimy po prostu 6, tak jak jest tutaj, i będziemy mieli po prostu albo 6, albo 12. Co oznacza, że piwnica będzie jeszcze większa i myślę, że ona nie będzie potrzebna aż taka duża, no bo generalnie piwnica to piwnica, więc one będą dość monotonne i możecie się zastanowić, dlaczego w ogóle wtedy buduję te piwnice. Bo mogę. Być może pewnego dnia stwierdzę, że to bez sensu, znudzi mi się ta koncepcja, albo po prostu uznam, że szkoda na to klocków, ale na ten moment jestem tym pomysłem zajarany i chcę w to iść. Dobra, zaczyna się tu tworzyć jakaś bryła, tak to mniej więcej będzie. Tutaj już nie będziemy budować tej piwnicy, wydaje mi się, że taka wystarczy, tylko jednej rzeczy nie pomyślałem. Ten budynek musi być tak skonstruowany, żeby mógł stać z odsłoniętymi bokami, więc no to nie może tak być, bo teoretycznie to może być widoczne no odtąd i tu muszą być cegiełki, więc no niestety nie możemy użyć tych paneli i trzeba będzie się tutaj bawić z briczkami, dużo więcej klocków na to pójdzie. Ale właśnie taki to jest odcinek, wymyślamy formułę uniwersalną na takie budyneczki, jak już to rozkminimy, to kolejny taki pójdzie mega szybko, przy czym przypominam, cel jest taki, żeby ten budynek dzisiaj skończyć. Będzie mega ciężko skończyć to wszystko w jednym odcinku, bo tutaj kiedy zaczynają wchodzić w grę te wszystkie architektoniczne niuanse, że tak powiem, czyli żeby to miało sens, musimy mieć zejście do piwnicy, skoro już robimy tą piwnicę, inaczej by nie miało to kompletnie sensu i zawsze z tym wejściem jest problem, jak to zrobić. Użyłem tutaj takiego fajnego klocka, który się mega do tego przydaje i myślę, że tą podłogę wyłożę jeszcze ciemnoszarymi płytkami, bo to wszystko jest bardzo delikatne, ale nie podoba mi się to, że tutaj no to wejście jest za wysoko. Ja myślę, że ja to jakoś cofnę i te schodki będą tutaj wbudowane. Nie wiem jeszcze jak to zrobić, ale nie chcę, żeby one wychodziły tutaj na zewnątrz. W razie gdybyśmy nie mieli jeszcze dodatkowego chodnika, tylko od razu tutaj ulicę, to musi być no po prostu do przejścia. No i tutaj dałem ramy, bo to ma być sklep, więc tu będą witryny, musi być to przeszklone. Sam budynek naprawdę nie będzie jakiś fancy, to będzie bardzo prosta konstrukcja, ale takich budynków w Lego mieście planuję mieć bardzo dużo, więc część z nich musi być po prostu taka turbo zwykła, bo jeżeli każdy byłby inny, to
to miasto by wyglądało trochę komicznie i nierealistycznie. Przejdziemy sobie teraz do minifigurek. Ostatnio wymyślaliście imię dla tej pani. Wybrałem propozycję Weronika Włami Klocek od użytkownika Minfar. Gratuluję 100 studosów dla ciebie. Dobra, nie było lekko, ale jakoś udało się ogarnąć te ściany. Dlaczego tu był problem i w ogóle z czym tu jest problem? No tutaj niestety widzicie, że jest kawałek ściany, że tak powiem, na wejściu, ale to nie jest widoczne w ogóle z daleka, zwłaszcza jeżeli drzwi są otwierane w tą stronę, a nie w drugą. Więc ja to tak zostawię. Zrobiłem tak, bo chciałem mieć po prostu tutaj te sztabki. Jakoś mi to pasuje do tej koncepcji budynku. No i zabrakło mi właściwie, można powiedzieć, jednego studa, żeby to wszystko upchnąć. Dlatego zrobiłem tak. Nie jest to idealne, ale finalnie dla mnie jest ok. Kolejny problem to umiejscowienie tej dziury, przez to robi nam się tutaj taka wnęka, co może się wydawać sporą wadą, ale ja generalnie lubię takie sytuacje, kiedy coś narzuca mi układ pomieszczeń, bo wtedy jak jest ciasno, to człowiek jest bardziej kreatywny. Generalnie jak miałem te wszystkie modulary, gdzie było pełne piętro, mnóstwo miejsca, to nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. A tutaj te ograniczenia tak naprawdę ułatwiają w pewnym sensie sprawę. Mega się cieszę, że wreszcie będę mógł wykorzystać naklejki i nadruki, które mam z Lego City. Jak wiecie albo nie wiecie, większość setów, które kupowałem w swoim życiu, to są sety z Lego City, więc mam dużo takich elementów, których do tej pory nie miałem za bardzo do czego wykorzystać, no bo nie budowałem takich konstrukcji, po prostu używałem tego, co było dostępne w setach. A i ja wiem, że jeżeli oglądaliście poprzedni sezon, to ten kształt i ten kolor przypomina wam o moim banku i słusznie. Nie, to jednak będzie inny budynek, po prostu mam mnóstwo klocków w tym kolorze, więc chcę je wykorzystać. I bank nie był taki zły, uważam, że miał jedno z lepszych moich wnętrz. Na pewno przekombinowałem trochę fasadę, ale tutaj tak nie będzie, bo ten sklep ma być prosty. Generalnie ten klimat, który celuje w Nowym Mieście, oznacza dość mało finezyjną architekturę. Budynki mają być takie wręcz trochę toporne, ale będzie klimacik, zaufajcie. Dobra, zbliżamy się do tego momentu, w którym trzeba zacząć budować wnętrze. Tutaj jak widzicie, już przygotowałem pierwszą półkę i tak jak mówiłem, ta dziura, ona mi wręcz pomaga, a nie przeszkadza, bo właśnie wymusiła na mnie postawienie tej półki tutaj i myślę, że to wyszło fajnie. Pewnie gdybym miał tutaj totalnie wolną przestrzeń, to bym wymyślił coś głupszego. Muszę już ogarnąć to wnętrze, bo później się tu nie dostanę, a musimy to dzisiaj wszystko zabudować. Mówiłem wam, że skończymy budynek dzisiaj, że taki jest plan. Oczywiście on będzie miał na razie tylko jedno piętro i to jedno piętro skończymy, przy czym zrobimy mu już dach. Zrobimy to tak, że za jakiś czas, jak będę chciał go rozbudować, to po prostu ściągnę ten dach i jedyne, co będziemy musieli dobudować, to jakieś schody, nie wiem, musimy zostawić chociaż troszkę miejsca na jakieś mocne, strome schody, myślę, że tu będzie spoko. I wtedy po prostu sobie dorobimy to pięterko, a dzisiaj gotowy będzie tylko parter. Patrząc na to, ile mi odcinków zajmowały zwykle modulary, to i tak jest mega dużo. Okej, więc to jeden z tych fajnych dni, gdzie dosłownie skończę montować odcinek, wyrenderuję go i będzie czas na premierę. Nie będę miał ani chwili tutaj do stracenia, bo
ta budowa się rozrasta. No a powiedziałem, że to skończę, więc to skończę. Będę siedział, aż to zrobię. A tutaj jest jeszcze mnóstwo roboty. Tak naprawdę w ogóle zapomniałem o tym tyle. Fajnie by było cokolwiek tutaj dać. Nie wiem, okno chociaż. Zostaje nam kilka rzeczy jeszcze tutaj w środku. Myślę, że na samym środku zrobimy jakieś półeczki. Nie wiem, coś tutaj trzeba dać. No dokończyć ściany, na pewno trzeba będzie zrobić tutaj jakieś zejście do piwnicy. Samej piwnicy nie będę budował. Znaczy kiedyś ją skończę, mam nadzieję, że tyle mi wybaczycie, ale generalnie te piwnice traktuję troszkę inaczej. No i zostaną ściany i dach. A generalnie spędziłem nad tym już więcej czasu niż nad większością odcinków, a jeszcze montaż. Zróbmy więc sobie może małą przerwę, żeby odsapnąć, bo w takich sytuacjach zawsze zaczynam się mega śpieszyć i wtedy wszystko psuję, dlatego polecam wam po prostu odsapnąć, zająć się czymś innym. No i myślę, że to jest świetny moment na minifigurki. Dodamy tutaj jednego klienta i jednego sprzedawcę. To będą stare minifigi już nazwane. To jest Wawrent, czyli figurka nazwana przez jednego z was. Oczywiście ja go zaraz stąd zabiorę, bo będę tu budować, ale generalnie on tu właśnie będzie. A sprzedawczynią w sklepie będzie ta pani, czyli Arleta Papaya. No dobra, został mi dach, jeszcze tutaj wykończymy ten front, a no i to zejście, wiem jak to zejście zrobić nieinwazyjnie, zaraz wam to wszystko pokażę, ale muszę sobie zrobić przerwę przed dachem, bo te dachy zawsze mnie wykańczają psychicznie, aczkolwiek tutaj nie będę robił dziury w nim, więc powinno pójść łatwiej, ale znowu trzeba będzie tutaj dosztukować jakieś mniejsze płytki i to jest naprawdę, może nie trudne, ale mi z jakiegoś powodu sprawia zawsze problemy. Dach będzie prosty, bo tak jak mówiłem, prawie na pewno wrócimy do tego za jakiś czas, zrobimy wtedy kolejne pięterko, ta pani może po prostu u góry mieszkać, niektórzy sprzedawcy tak funkcjonują, nie wiem tylko jak zrobimy wejście na górę, bo tu jest trochę ciasno, no w ostateczności będzie po prostu drabina albo wejście od zewnątrz, w Lego często tak robią. I wtedy też zajmiemy się tym tyłem, żeby on jakoś sensowniej wyglądał, aczkolwiek to też będzie zależeć od lokalizacji tego budynku, no bo jeżeli on będzie stał zaraz przy ścianie w ten sposób, no to nie będę się tutaj za bardzo nad tym skupiał, a nie wiem jeszcze jakie będzie dla niego miejsce. Dobra, kończmy to. No dobra, nie jestem jakoś super zadowolony z tego dachu, ale jestem super zadowolony, że naprawdę udało mi się całości skończyć, no w zasadzie modulara, parterowego tylko, ale udało mi się to zrobić w jednym odcinku. Jest 4 rano, więc naprawdę muszę siadać do montażu, mam zmontowane jakąś 1/3 odcinka, więc odcinek będzie gotowy na styk, ale myślę, że było warto. Dajcie znać, jak wam się podoba nasz sklepik. I spokojnie, on tu nie będzie stać, to jest tylko tak poglądowo, lecimy do minifiga, do nazwania, czyli wracamy do naszej strefy, która jest najbliżej ukończenia i tak sobie myślę, że bardzo mi się nie podobają te skałki, więc po prostu wyrzucę to i na to miejsce dam, uwaga, ośmiornicę, wymyślcie jej imię. I to tyle na dzisiaj, lecę montować, dzięki, na razie, cześć!